Witamy Państwa w nowym odcinku Wiadomości Miejskich. W dzisiejszym wydaniu powiemy m.in. o finałowej gali konkursu Twój Startup, Twoja Przyszłość, złotym certyfikacie samorządowego lidera edukacji dla Ełku, jesienno-zimowych formach aktywności w naszym mieście, o tym, w jaki sposób można pomóc osobom bezdomnym, o zmianach organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych, a na koniec tradycyjnie powiemy o nadchodzących wydarzeniach w mieście. Gala finałowa konkursu Twój Startup, Twoja Przyszłość odbyła się 14 października w Ełckim Technoparku. Zdobywcą głównej nagrody 30 tysięcy złotych została firma Titanium Concept. Pomysłodawca zamierza produkować w Ełckim Technoparku m.in. podkowy z tytanową powłoką w technologii druku 3D. Otrzymaliśmy 30 tysięcy złotych na to, abyśmy mogli kontynuować nasze badania w celu wprowadzenia na rynek światowy i polski innowacyjnego produktu, innowacyjności procesowej, która jest niespotykana dotychczas nigdzie. Będziemy pierwsi. Nasze produkty to podkowy z tytanu, czyli produkty dla zwierząt, dla koni, zarówno rekreacyjnych, jak i sportowych. Ale oprócz tego mamy tych produktów bardzo dużo. Po pierwsze, używamy technologii, która jeszcze nie weszła do Europy. Po drugie, nasze produkty są dedykowane, czyli podkowy będą dopasowane do konia, mówiąc krótko. Tutaj właśnie w tym miejscu w Ełku chcemy rozpocząć produkcję tych właśnie naszych innowacyjnych produktów. Do finału konkursu, którego celem jest wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych, zakwalifikowano 8 projektów. Oprócz zwycięskiego projektu wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się m.in. społecznościowe aplikacje mobilne, nowoczesny żaglomaszt, marketingowe programy lojalnościowe oraz firmy transportowe. Jak powiedział jeden z jurorów pochodzący z Finlandii, Mike Bradshaw, najważniejszym kryterium przy wyborze zwycięzcy jest jego motywacja w dążeniu do realizacji swojego pomysłu. Dzisiejszy konkurs wyglądał bardzo podobnie jak inne konkursy startupowe, w których biorę udział. Jest zwykle dwóch lub trzech wyróżniających się pomysłodawców, których pomysły od razu przykuwają uwagę jurorów. Tak samo było dziś. Najważniejszym kryterium podczas wyboru zwycięzcy jest to, czy jest on rzeczywiście przygotowany do wypuszczenia swojego produktu lub usługi na rynek. I to, jak bardzo pomysłodawca jest zmotywowany do realizacji swojego planu. Nagrodą w konkursie było 30 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy było ufundowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. 10 tysięcy złotych pochodziło od sponsora, którym w tym roku była Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W dalszym ciągu można otrzymać wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych od funduszu kapitałowego. Fundusz kapitałowy wybrał sobie 3 projekty, z którymi będzie dalej pracował nad możliwością udzielenia im tego właśnie wsparcia. Więcej informacji na www.technopark.pl. Miasto Ełk zostało uhonorowane certyfikatem złotym samorządowego lidera edukacji 2016. W tym roku Ełk otrzymał również wyróżnienie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji. Złoty certyfikat Fundacja Rozwoju Edukacji przyznaje tym samorządom, które po raz 6 już poddały się certyfikacji, czyli ocenie działań, które są wycelowane na rozwój, na polepszanie przestrzeni edukacyjnej w samorządach. Spotkała nas miła niespodzianka. Jako jeden z 7 samorządów w Polsce zostaliśmy wyróżnieni specjalnym wyróżnieniem Zarządu Fundacji za największy progres w zakresie działań edukacyjnych. Mam tutaj na myśli projektowanie, wdrażanie i już określanie jakby efektów tego, co dzieje się w naszej edukacji na przestrzeni ostatnich 6 lat. Z wielką przyjemnością tą statuetkę odebrałem, wiedząc, że te działania, które prowadzimy w ramach POST-u, Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego, są takim rzeczywistym działaniem na rzecz naszej miejskiej edukacji, na rzecz naszych uczniów i jest to proces, który w naszym przekonaniu rzeczywiście przyniesie dużo dobrego naszej ełckiej szkole. Gala finałowa 6. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw odbyła się 12 października w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zachęcamy Państwa do aktywności jesienno-zimowych i korzystania z miejskich atrakcji. Park wodny, hala sportowa z siłownią, kiną czy zajęcia w szkole artystycznej. Te i wiele innych miejsc pomogą nam zapomnieć o jesiennej nudzie. Zakończyliśmy sezon wiosenno-letni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, co nie znaczy, że aktywność odkładamy na bok. Zapraszamy klientów do korzystania przede wszystkim z atrakcji parku wodnego, który czynny jest przez cały
rok, jak widać za moimi plecami, park wodny żyje, park wodny służy naszym klientom. Staramy się go cały czas unowocześniać tak, żeby sprostać oczekiwaniom użytkowników. 26 listopada zapraszamy już na lodowisko, które otworzy kolejny sezon zimowy. Zachęcamy również do korzystania z hali sportowo-widowiskowej, na której można zażyć kąpieli w saunie parowej, można skorzystać z siłowni, ale również do 4 listopada uruchomiliśmy już zapisy na kolejną edycję halowej piłki nożnej. Elskie Centrum Kultury zaprasza do różnych aktywności. Dzieje się u nas bardzo wiele. Zajęcia odbywają się tu w budynku przy Wojska Polskiego oraz w Szkole Artystycznej. Zajęcia skierowane są i do maluchów, ale i do tych starszych, do takich, którzy chcą zacząć tańczyć, chcą spróbować gry aktorskiej, chcą spróbować, jak się tańczy w Mazurskim Zespole Pieśni i Tańca. Zajęcia fotograficzne, zajęcia w naszej niedawno odnowionej pracowni modelarskiej. Kino Elskiego Centrum Kultury oferuje bardzo dobre kino. Są i komedie, ale i kino bardziej poważne. Ceny zaczynają się od 5 zł. Zapraszamy codziennie do kina ECK. Jak co roku w okresie jesienno-zimowym miasto przygotowuje się do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Osoby te potrzebują wsparcia i opieki w postaci m.in. noclegu, pożywienia i odzieży. Apelujemy do mieszkańców o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne przebywające na klatkach schodowych, piwnicach, altanach i ogródkach działkowych. Informacje dotyczące osób przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu należy przekazać odpowiednim służbom miejskim. Osoby bezdomne w tym okresie narażone są szczególnie na wyziębienie organizmu, a w konsekwencji mogą, że tak powiem, stać się ofiarami mrozu. Duże znaczenie ma współpraca ze społeczeństwem miasta Ełku. Mamy zgłaszane interwencje w sprawie przebywania osób bezdomnych. W Ełku bardzo rozbudowany jest system pomocy społecznej, gdzie mamy dwie noclegownie dla osób bezdomnych, z którymi ściśle współpracujemy, aby pomoc oferowana przez strażników była skuteczna, musi być wyrażona przez daną osobę zgodę na przyjęcie takiej pomocy. W ubiegłym roku kilkanaście osób zostało właśnie w okresie zimowym umieszczonych w noclegowniach, dzięki czemu, mam nadzieję, zapobiegliśmy skutkom śmiertelnym. Ciepły posiłek osoby potrzebujące mogą otrzymać w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na ulicy Wojska Polskiego 24. Dom imienia Świętego Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej, znajdujący się na ulicy Kościuszki 27, zapewnia całodobową opiekę i schronienie wraz z posiłkami dla 48 osób. Wyżywienie i schronienie w ciągu dnia osoby potrzebujące mogą otrzymać w domu dziennego pobytu imienia Świętego Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej. Placówka mieszcząca się na ulicy Kościuszki 17 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar Markot, znajdujący się na ulicy Dąbrowskiego 3C w Ełku, zapewnia podstawową opiekę medyczną, pomoc doraźną, odzież. W obiekcie znajduje się 36 miejsc dla mężczyzn, a w okresie zimowym dodatkowo 10 miejsc. W związku z nadchodzącymi coraz chłodniejszymi dniami i nocami apeluję do wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu o to, aby zwracali uwagę na osoby samotne, osoby bezdomne. Jeden telefon, jedno dotknięcie człowieka, zapytanie, czy wszystko jest ok, może uratować temu człowiekowi życie. Do naszej placówki mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które są trzeźwe. Zawsze taką pomoc udzielimy. Nasza placówka specjalizuje się w niesieniu pomocy mężczyznom, jednakże jeżeli zgłoszą się do nas również kobiety, takiej pomocy również udzielimy. Będzie to pomoc tylko i wyłącznie doraźna, ale nie zostawimy nikogo samego bez pomocy. Jeżeli ktoś nie zna lokalizacji, to jest to między dworcem kolejowym a szpitalem wojskowym, szary parterowy budynek. W tej chwili już mamy zamontowany szyld podświetlany, także z daleka będzie widoczny lokalizacja naszego obiektu. Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w okresie od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku funkcjonować będzie bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z Dniem Wszystkich Świętych na ulicach Ełku wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarzy.
Zmiany będą obowiązywać od godziny 17 31 października do godziny 21 listopada. Na wyjazdach z targowiska Kauflandu, domu towarowego ATU i budynku przy ulicy Targowej 10 wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo. Ulica Cmentarna zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na całej długości. Zamknięty zostanie również przejazd kolejowy przy ulicy Cmentarnej. W rejonie cmentarza nr 2 na całej długości ulicy Towarowej po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się na drodze. W dniu 1 listopada teren targowiska miejskiego zostanie udostępniony jako parking. W dniach 31 października oraz 1 listopada wszystkie autobusy MZK zostaną przekierowane z ulicy Kilińskiego w ulicę Targową, Kochanowskiego i Emilii Plater. Autobusy MZK udające się od centrum miasta w kierunku Ronda Czesława Nalborskiego, Rondo Szyba, będą poruszały się ulicami Wojska Polskiego, Targową, Kochanowskiego i Emilii Plater. Od Ronda Czesława Nalborskiego ulicami Emilii Plater, Kochanowskiego, Targowa, Wojska Polskiego. W tych dniach wszystkie przystanki przy ulicy Kilińskiego będą wyłączone z ruchu. Mika Urbaniak, artystka ceniona za świetny głos i doskonały flow, wystąpi 5 listopada na zaduszkach jazzowych w Ełckim Centrum Kultury. Oprócz Miki Urbaniak na scenie zaprezentuje się czterech jazzowych muzyków, czyli grupa Taboret. Tradycyjnie jak co roku zapraszamy na zaduszki jazzowe. Jako pierwsza na sali widowiskowej wystąpi Mika Urbaniak, która tym razem wzięła na warsztat muzykę lat 30. i przyprawiła ją nowoczesnym brzmieniem. Po Mice Urbaniak wystąpi kolejny zespół. Będzie to grupa Taboret, czterech muzyków z Warszawy. Będą skrzypce, kontrabas, instrumenty perkusyjne i fortepian. Muzycy zaprezentują folkowe brzmienie w nowoczesnych jazzowych aranżacjach. 6 listopada w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury odbędzie się spektakl teatralny Obcy z Mons. Obcy z Mons to spektakl warszawskiego teatru, który nawiązuje do historii I wojny światowej i zagadkowej bitwy pod belgijskim Mons. Spektakl oryginalny z nutą humorystyczną w bardzo nowoczesnej technice. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejne wydanie Wiadomości Miejskich.